Hejeczka, kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Dzisiaj wyjątkowy dzień, bo Dzień Kobiet, także ja szybciutko, bo lecę na fizjoterapię właśnie do Agnieszki mojej, która jest wyjątkową kobietą, która zawsze mnie wspierała, wspiera, która we mnie wierzyła od samego początku, która wysłuchiwała wszystkich moich tutaj bolączek i smutków, że coś tam mi się nie udaje. No po prostu zawsze we mnie wierzyła. I wiecie co, powiem Wam, że tak jestem szczęśliwa, że na tym kanale jest tyle wspaniałych osób i tyle wspaniałych kobiet, które właśnie wspierają siebie nawzajem, wspieracie mnie, kiedy jest mi gorzej, kiedy jest mi źle, cieszycie się razem ze mną, płaczecie razem ze mną. To jest cudowne, że kobieta kobiecie potrafi poprawić koronę albo podnieść ją i założyć jej na głowę i po prostu wierzyć w tą kobietę, dać jej ten podmuch wiatru w skrzydła, także bardzo Wam, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam za to, że po prostu za takie wsparcie, za takie zrozumienie, za takie po prostu bycie razem, cieszenie się czasami z głupotek, drobiazgów, wspólnego płaczu i śmiechu. Dziękuję Wam naprawdę i życzę Wam wszystkiego dobrego, przede wszystkim takiej wielkiej, wielkiej miłości bezgranicznej do siebie. Tak się ukochajcie dzisiaj mocno. Aga właśnie patrzy przez okno i... No, idę na fizjoterapię, słuchajcie. Także musiałam Wam to powiedzieć, bo tak poczułam. Mówię, jak już wyjdę z fizjoterapii, to może, nie wiem, tak czułam, że muszę Wam to teraz powiedzieć. Lecę, będę się do Was odzywać, bo mamy dzisiaj dużo rzeczy do obgadania. Słuchajcie, dużo rzeczy. Musicie tu zostać ze mną dalej. Słuchajcie, powiem Wam rzecz niebywałą u nas. No tutaj, gdzie ja mam swój sklep, wprowadziła się, że tak powiem, dziewczyna, która jest krawcową i która szyje tylko rzeczy dla Barbie. Tak, tym się zajmuje. Szyje ubrania, ciuchy dla Barbie. Po prostu w ogóle takie piękne, wiecie, miniaturki takich rzeczy dla dorosłych. No cudo, w ogóle, ale ogólnie to bym w życiu nie myślała, że da się z tego wyżyć jakkolwiek. No ale widocznie się da, a ja w ogóle idę kupić, słuchajcie, rzeczy do Pepko, idę do apteki, bo udało mi się w końcu skontaktować z panią, która jakby ma kontakt z wychowawcami. Boże, nie umie się wysłowić. No ogólnie idę dzieciom, które przyjechały z domu w dzieckach, kupić parę rzeczy, zobaczę w Pepko w aptece. No, jeszcze później pojadę pewnie do Auchan, ale wiem przynajmniej, zresztą opowiem Wam o tym później, bo to jest dosyć długa historia, ale cieszę się, że w końcu się skontaktowałam i wiem, co tym dzieciom jest potrzebne, co im kupić, żeby, wiecie, nie powielać po prostu jakichś rzeczy. No. Sobie, słuchajcie, wymyśliłyśmy, że... bo zaczęłam Wam przed chwilą opowiadać o dzieciach z sierocińca z Ukrainy, nie dokończyłam, ale to dokończę w domu, jakby całą tą historię. Natomiast teraz jeszcze chwilę wpadłam do pracy i wymyśliłyśmy sobie, że od dzisiaj, czyli właśnie od Dnia Kobiet, nie wiem kiedy ten film zobaczycie, ale od dzisiaj do niedzieli 100% ze sprzedaży w sklepie też będzie przeznaczone na dzieci, albo sieroty wojenne, albo dzieci z domów dziecka z Ukrainy, bo jest ich coraz więcej, także to jest pierwsza rzecz, więc jak chcecie coś pomóc, to no. No, to również zapraszamy i kupujcie. Dokładnie, bo też przy no, zakupami też możecie wspomóc. I dodatkowo wprowadziłyśmy 30% na biżuterię, zniżkę w sensie 30%. Tak, nie umiem się słuchać. Minus 30% na całą biżuterię, na wszystkie opaski i na wszystkie chusty. Dokładnie, także zobaczcie, bo to jest... Z kodem kobieta pisanym dużymi literami. Kobieta. Wszystko będzie pod filmem. Jak tylko rozwiniecie ten opis, to tam będzie link do sklepu i będzie hasło, czy tam kod promocyjny. Kobieta od dzisiaj do niedzieli, jak widzicie ten film. Myśmy się już oblekły, żeby Wam tam pokazać coś fajnego. Ja taki mam bardziej skromniutki. To jest łańcuszek Medika. Emilka ma... Ja mam tym razem taki medalion. A tutaj perełeczki. Do tego kolczyki na sztyw, trójkąty. Zostały jeszcze dwie pary z tych kolczyków, bo one miały dosyć wzięcie swojego czasu. No, tak rzeczywiście bardzo myślę, że jest fajna cena, bo na przykład takiego kota pięknego, po prostu chyba... Te kolczyki dwa zostały, no. Dwa, no bo my robimy taką, wiecie, wyprzedaż i zobaczymy, no albo będzie... No, będzie. No. Pokażę Wam też chusty, które na przykład się teraz super będą nadawać, bo już będzie ciepło i będzie wiosna, więc takie boho chusty też, 30% zniżki, więc no robimy taką, wiecie... Właśnie ostatnie sztuki zostały. Ostatnie sztuki, chust. Taką totalną wyprzedaż, więc możecie sobie coś skorzystać. Kolczyczki, łapki. Kolczyczki, łapki też właśnie bardzo podobały. No i oczywiście... O, chyba się ostrość złapa, jak to się robi, tak żeby to było... O. Jest? O, jest. Już noga ściepła.
No, coś albo z tego wyszło. No, albo na przykład takie opaski, te nasze, one są teraz, wiecie, fajne właśnie na taki okres, no, wiosenny, już czapki nie chce się nosić, a na chyba opaski. Takie gianie, jak się ma taki koczek. O. To super to. Albo właśnie przerozpuszczonych, także. Także mam nadzieję, że z czegoś skorzystacie. Nie pokazuję wam wszystkiego oczywiście, bo no, tej biżuterii dużo no jest. Właśnie, to są jakieś pamiętajcie takie. Też o tych kamieniach, one też dosyć były fajnym hitem. Też zostały ostatnie sztuki. No i co? No i pomagamy. Każdy jak może. No ja właśnie byłam w Pepco, ale wszystko wykupione, a chciałam kupić rozmiarówkę butów i łapci i bieliznę. No i no jak to w Pepco, prawda? Wszystko wykupione, ale nieważne, to mam, opowiem już w domu. Także na kod promocyjny kobieta zapraszamy do nachemii.pl. Ja jestem Żudomką i powiem wam, że w tamtym tygodniu, jak się dowiedziałam, że dzieci z sierocińca z Ukrainy jadą do Polski, to szybko z Dawidem postanowiliśmy, że jeżeli się uda, to chcielibyśmy takie dzieciaki, dwójkę na przykład przyjąć do siebie, bo mamy takie możliwości, chęci i no byłaby to dla nas wielka radość. Ja słuchajcie, dwa dni spędziłam, żeby się gdzieś tu dzwonić i coś dowiedzieć, naprawdę. Dzwoniłam po Caritasach, MOPSach, fundacji jakiejś się pomaga, wioski dziecięce, tutaj dostałam do tego telefon, tam zaraz do jakiejś pani, która na granicy stoi, która jakby przechwytuje te osoby. No mówię wam, dwa dni po prostu te dzwonienia. Teraz już tych informacji jest dużo w internecie i jakby teraz wiadomym jest to, że na przykład te dzieci sierocińca nie chcą rozdzielać, bo one się wychowują razem, mają tam wychowawcę. Jeżeli chodzi o sieroty wojenne, to nie jest to takie proste, żeby przyjąć taką sierotę wojenną do siebie, co jest oczywiście też zrozumiałe. Ja działam, wiecie, tak bardzo impulsywnie i pod wpływem chwili, natomiast tak na trzeźwo, jakby się zastanowić, no to jest przecież oczywiste, że oni tak nie mogą komuś dać sobie dziecka, czy tam, nie wiem, dwójki dzieci, czy gromady dzieci, no bo to tych ludzi trzeba zweryfikować, tak? O ile na przykład ja i mój mąż mamy bardzo dobre zamiary i te dzieci by miały u nas po prostu, no jak, no nie wiem, no jak w bajce, wszystko by miały, łącznie z czułością i miłością, to pewnie są też osoby, które mają złe intencje i no i po prostu to trzeba weryfikować i jakby trzeba też spełniać pewne wytyczne. No nie jest to, słuchajcie, takie proste, już teraz to wiem, natomiast dalej staram się pomagać jak mogę i udało mi się też znaleźć kontakt do pani, która bezpośrednio jakby współpracuje z sanatoriami w Ustroniu, gdzie te dzieciaki przebywają, oczywiście nie wszystkie, część została właśnie do Ustronia wywieziona. No i pani mi podała konkretnie właśnie co potrzeba, mówi, że potrzeba butów od 24 do 46, kapci, łapci, laczków, laćków, jak tam mówi się u was, bielizna dla dzieci. Podobno tego nie ma, absolutnie, jest dużo pieluch, ale bielizny nie ma, skarpetek nie ma, lekarstw nie ma, na przykład prosiła o, wiecie, taki ranigas czy herbatki na uspokojenie, bo jednak, no co tutaj dużo mówić. I powiem wam szczerze, że właśnie teraz, dzisiaj chciałam zrobić zakupy takie duże, natomiast w Pepco nic nie było, tam czy w sensie, wiecie, powybierane te rozmiarówki i tak mi w Pepco dopiero lśniło, że ja mówię, przecież ty masz, ja mówię, ja jestem... mam firmę i jestem zarejestrowana w tylu hurtowniach odzieży, że ja zamiast, wiecie, brać to tutaj do siebie, pakować, płacić za przesyłkę i wysyłać, to ja po prostu to zamówię na ten adres wskazany do tych dzieciaczków i tak samo zrobię z lekarstwami, bo też jest fajna hurtownia, taka hurtownia, czy ogólnie apteka internetowa, która ma bardzo też fajne, tanie ceny. Tańsze niż tak w aptekach stacjonarnych, nie pamiętam nazwy, jak będę pamiętać, to wam podlinkuję, żebyście sobie zobaczyły, jakie są różnice cenowe. No, także dzisiaj, znaczy zaraz w zasadzie siadam do komputera i zrobię tutaj taki dosyć, myślę, takie dosyć duże zamówienie, żeby to do nich już jak najszybciej dotarło, mam nadzieję jutro, pojutrze. No i pani będziemy na bieżąco informować, co jeszcze trzeba, co można dokupić i tak dalej. Tak sobie wzięłam, wiecie, znaczy może tak, każdy pomaga tak jak może, każdy robi to, co może, co uważa za słuszne, niektórzy też nie pomagają, nie robią nic i mają do tego absolutne święte prawo. Ja jakby tutaj, no nie wiem, no powiem wam szczerze, że ja
Nawet sobie nie mogę, aż mi się chce płakać, nawet sobie nie mogę wyobrazić, jak się te dzieci muszą czuć, jakie one są biedne, zalęknione. Jeszcze jak sobie myślę, że one nie mają rodziców i nie mają do kogo się w ogóle przytulić. No wiadomo, że mają powiedzmy wychowawcę, ale wychowawca ma ileś tych dzieci pod opieką i to nie jest taka czułość, jak dziecko wtuli się w swoją matkę. Mimo tego, że uciekało z tą matką z Ukrainy i są teraz w nowym miejscu, no i różne inne sytuacje, natomiast no jest ta matka, w której się można wtulić, która pocieszy, która przytuli, a tutaj te dzieciaczki są po prostu no same sobie, tak to nazwijmy. Także postanowiłam, że będę, że będę działać w tym kierunku i chciałabym tutaj dzieciakom najwięcej pomóc. Także tak jak Wam mówię, zakupy zaraz zrobię i też to, co się uda sprzedać do niedzieli. Nie wiem, jaka to będzie kwota, ale jakakolwiek to będzie kwota, to też 100% z tego zakupimy to, co jest potrzebne przede wszystkim. Bo ja właśnie dlatego mi tak zależało i tak dzwoniłam, słuchajcie, żeby naprawdę trafić na kogoś, kto wie i kto mi powie, co dokładnie w tym miejscu potrzeba, żebym, bo ja gdybym sama na przykład miała kupować tym dzieciakom, to bym pewnie kupiła pampersy, wiecie, chusteczki nawilżane, takie rzeczy. A pani powiedziała, że tego jest mnóstwo i że to są też dzieci, które już tych pampersów nie potrzebują w większości. No i dlatego fajnie, cieszę się, będę Wam też to na bieżąco relacjonować. No i trzymajcie się, kochani, słuchajcie, no co, każdy orze jak może i pomaga jak może, no i do przodu idziemy z tym życiem, no, także ja idę, słuchajcie, zamawiać teraz z hurtowni, znaczy w sensie najpierw poszukać jakichś, no, dobrych rzeczy w dobrych cenach, prawda, żeby móc tego po prostu zakupić jakąś troszkę taka większą. Ja byłam najarana na ten obrus z Meksyku, mówię, Boże, co ja sobie za cudowną rzecz przywiozłam i powiem Wam szczerze, że jakoś nie podoba mi się tutaj, w sensie jakoś nie widzę tego tutaj w tym wnętrzu, no. No, a kupiłam w Pepco takie... O, takie podstawki wiklinowe i mi się wydaje, że może to będzie jakoś fajniejsze. Nie wiem, jakoś ten haft tak nie do końca do mnie przemawia. Jakoś lepiej mi się wydaje. Zdecydowanie. Coś ten obrus mi nie siadł. Ładne, takie porządne są te podstawki wiklinowe. Sama prezent zrobiłam dzisiaj. Tak, w Forseju kupiłam sobie taką ładną garsonkę. Ma bardzo ładny kolor, taki widzicie, błękitny. No i myślę, że tak, wiecie, do jeansów właśnie taki luźny styl będzie wyglądać całkiem sympatycznie. Okej, ciemno jest w tym pokoju, tak, ciemno i zimno. Ten jeden pokój mamy taki malutki kaloryferek i tutaj zawsze tak pizga. Wczoraj miałam angielski właśnie i my mamy, po prostu łączymy się online. Dawid siedział na dole, ja siedziałam tutaj w tym pokoju u góry i naprawdę po godzinie zamarzłam totalnie. Myślałam, że... No, dobra. Nieważne, słuchajcie, ale garsonka wygląda całkiem zaraz. Jeszcze sobie taką bluzeczkę kupiłam, ale to Wam pokażę, pokażę Wam kiedyś, bo powiem Wam szczerze, nie chcę mi się już tego przebierać. No. Ładna. Pani, powiedzcie, jak się czujecie, co u Was, jak Wy znosicie całą tą sytuację, jak sobie z tym wszystkim radzicie, jestem bardzo ciekawa. Ostatnio zadałam takie pytanie na Instagramie i część osób powiedziała, że spoko, że żyją dalej i jakby, no, korzystają z tego życia na tyle, na ile mogą, ale oczywiście pomagają, wspierają, no ale życie toczy się dalej. Niektórzy pisali, że nie mogą sobie w ogóle z tą sytuacją poradzić, że są zestresowani, przerażeni. No, teraz trzeba jeszcze dodać, że wiele osób poza tą całą sytuacją i stresem jeszcze ma inne po prostu tragedie życiowe, albo na przykład jest w trakcie leczenia onkologicznego i tutaj stres, i tutaj stres, to się wszystko, wiecie, kumuluje. No i nie jest dobrze. Także i tak, słuchajcie, dajcie mi znać, jak Wy się czujecie. Powiem Wam, że w sobotę był u mnie mój brat, a że jest to osoba niezwykle inteligentna i odczytana i sobie porozmawialiśmy na różne tematy i powiem Wam, że tak mi było dobrze po tej rozmowie z nim, tak mnie jakoś dobrze nastawił, słuchajcie, tak, znaczy nie, że całkowicie odeszły jakieś tam lęki i strachy, natomiast naprawdę jest dużo lepiej niż było w tamtym tygodniu, także po raz kolejny sprawdza się to, żeby otaczać się takimi dobrymi, mądrymi ludźmi, którzy, wiecie, ciągną nas do góry, a nie na dół. No akurat może to nie jest dobra, jakby nie jest to dobre porównanie do tej sytuacji, no bo wojna to wojna, prawda? I wszystko, co my mówimy, czy mówią inni, no to są pewnego rodzaju spekulacje, my do końca nie wiemy, jak to się wszystko zakończy, natomiast mądrego zawsze warto posłuchać. Myślę, że mój brat mnie tak psychicznie
podbudował i aż mam więcej, słuchajcie, chęci, takiego zapału do działania, bo ja w tamtym tygodniu to mówię jakiś taki, wiecie, bezsens czegokolwiek, bezsens wszystkiego odczuwałam. Co bym nie zrobiła, co bym nie zaczęła, co bym, jakiego bym pomysłu nie miała, to zaraz stwierdzałam, że to jest bez sensu, bo jaka sytuacja jest i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, no ja wiem, że życie toczy się dalej, trzeba chodzić normalnie do pracy, trzeba normalnie zarabiać, trzeba po prostu funkcjonować. No bo inaczej ja tego nie widzę i no i myślę, że osoby, które piszą, że jest niestosowne, czy nagrywanie, czy że nie jest stosowne pokazywanie jakiegoś tam produktu u siebie, czy reklamowanie czegoś, czy no ogólnie po prostu gdzieś tam działanie w sieci poza, że tak powiem, wojną, czyli pokazywanie czegokolwiek poza wojną, to są osoby, które, no nie wiem, może nie muszą pracować, może żyją z rodzicami, albo no nie wiem, albo są tak młode, niedoświadczone. Wydaje mi się, że każda osoba, która no, jakby żyje już samodzielnie, no i sama musi opłacać rachunki, no ma taką świadomość, że nie możemy się po prostu zatrzymać, a jeszcze druga sprawa, jeszcze więcej trzeba pracować, bo znaczy w sensie, żeby móc pomagać, to potrzebne są pieniądze. Ja to zawsze powtarzałam i będę powtarzać. Oczywiście wolontariat, pomoc taka też, no ale bez pieniędzy nic się nie zrobi. Ja to wiem doskonale, no bo tak jak wam, jak wiecie, no to jakieś takie spotkania, nagrywki czy metamorfozy pacjentek ja zazwyczaj robię z, no, z własnej kieszeni albo z, poprzez tam pomoc osób, które na przykład chcą to zrobić tak z dobrego serca, ale uwierzcie mi, że nie jest to takie łatwe, prawda? Bo taka jednorazowa chęć pomocy, owszem, ale na dłuższą metę, a ta pomoc będzie potrzebna, mówię teraz o Ukrainie, na dłuższą metę, więc musimy po prostu pracować, żeby móc im pomóc i właśnie zrobić zakupy, kupić jakieś potrzebne rzeczy, albo dać im miejsce pracy, prawda? To też jest bardzo ważne, bo te osoby pewnie będą chciały iść do pracy, mam taką nadzieję, i będą chciały jakoś po prostu zarobić, czy na to utrzymanie swoje mieszkanie, czy na mieszkanie u kogoś, no ale będą chciały na pewno jakoś zarobić, więc tak, więc kochani, musimy żyć, funkcjonować, pracować, uśmiechać się, cieszyć, że na razie u nas jest wszystko dobrze, no i po prostu każdy robi to, co może, to, co uważa za słuszne, to, co daje mu radość i jakby nie widzę też potrzeby, żeby z tego kogokolwiek rozliczać, co też tutaj w internetach jest bardzo pospolite, że tam, no, że tam każą pokazywać jakieś rachunki i tak dalej. No dziwne to jest, no mi się nie mieści, znaczy dla mnie nie mieści mi się w głowie to, że ktoś by na przykład mógł na coś zbierać i na to nie wpłacić na przykład. No bo ludzie teraz różne rzeczy swoje sprzedają, też na przykład obrazy, prawda, i jakby całą kwotę z tego tam coś przekazują na coś, czy kupują, także nie mieści mi się w głowie, że ktoś by mógł tak oszukiwać, no pewnie tak jest, no ale mi się to nie mieści w głowie, mi się zresztą dużo rzeczy nie mieści w głowie, ja jestem, wiecie, za maluczka do tego wszystkiego, także kochani, żegnam się z Wami, życzę Wam wszystkiego dobrego, ściskam, całuję, czekam oczywiście na komentarze i no i uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi.